Tak. To pytanie zadaj mnie. No, panie Krzysztofie, kolega... Dobry, panie Krzysztofie. Kolega prosił, żeby pan jemu... Jaki kolega? Mój kolega. Co? Mój kolega. Nie, ja mogę powiedzieć. Imieniem można. Mój kolega. Nazwisko nie, ale imię można. Mój kolega, Mirosław. A skąd? Z Białegostoku, z ulicy Nowowarszawskiej. Adres się podawaj. Nie, adres nie wolno. Prosił pana, żeby pan wyjaśnił, co to są opatry, w jakim celu to robiono i jakie były procedury. Czy to jakiś był rytuał, ktoś najpierw jechał, patrzył, no, i o co chodzi z tymi opatrami? Dzień dobry państwu. Krzysiek EN zadał mnie pytanie, redaktor. I powiem tak, opatry to są zapoznanie kawalera z panną. Byli. Jechał pierwszy swat, bo to swaty byli, inaczej, opatry. Jechał pierwsza ten pan, który ma dziewczynę dla kawalera i rozmawiał z tą dziewczyną lub kobietą, jak starsza to kobieta, dla starszego pana to kobieta i później on wiedział, kiedy się już dogadywał się z tą kobietą, panną, żeby przywieźć tego pana kawalera, żeby zapoznali się sobie i tak dalej. I z boku siedzi ten co przywozi, ten, jak to się nazywa się, ten, co opatruje wszystko, pilnuje i... Mistrz rytuału się nazywa. No, mistrz... Rytuału. Rytuaru tego? Tak. Przepraszam, że nie mogę wymówić. Dobrze jest. Ale to słowo bardzo ciężko do wymówienia. Bo to ciężka funkcja. Co? Bo to jest ciężka funkcja. No, zgadza się. I tak dalej. I powiem tak. Ten człowiek, nazwijmy Z, siedzi i... A pan, jak starszy to pan, a jak jeszcze do 30 lat to kowalem. Gołowąs inaczej. Co? Gołowąs. Gołowąs. No i powiem tak, siedzi i przypatruje się. I on sobie, jest pączki, jest wszystko tam. A czy sprawę trzeba było czasem oprzeć o bufet? To już o bufet później się opierało się. Pierwsza rozmowa była. Pierwsza rozmowa, ciastko, ciasta, herbata, kompot, co jeszcze? No różne napoje bezalkoholowe. A bigos? No jak pani młoda zrobi, poczęstuje bigosem, bo to u pani młodej. Jak zrobi tam kolację, śniadanie, czy tam obiad, ale na obiad się jeździło się i to stawia na stół i zaprasza tego nawet pana, tego, co też żeby się poczęstował, a później te para młodych już, można powiedzieć, co się zapoznali, idą do innego pokoju, sobie rozmawiają po cichutku. Nie ma tego, nie ma. Po ślubie. Nie ma. Ale po ślubie. Po ślubie tak. A przed ślubem nie ma. I później, jak... To ja do ślubu mam konia walić, tak? Musiałbym kurwa psychiczny chory być. No taka prawda, nie? Kiedyś było tak zwyczaj, Wojtek. A ta pani, co pilnowała, żeby nie było rum, bum, bum, to się nazywała przyzwoitka. Zawód taki był, przyzwoitka. Nie było przyzwoitki. Była. Na przykład Wojtek... Nie pamiętam właśnie. Tak, Wojtek z dziewczyną byłby w pokoju, siedzieliby, rozmawiali, a ona by siedziała w kącie, patrzyła, czy oni tylko rozmawiają. Tak. Zgadza się. I wtedy po rozmowie, uzgodnieniu, idą sobie na spacer, za rękę i tak dalej, wiesz, ale już za rękę, to już jak pan młody już uzgodnił między sobą, para młodych inaczej, to par młody kupi pierścionek zaręczynowy, kwiaty dla młodej, no właśnie, ja dla mamy, bo to dla mamy się dawało. Uskubać mnie. I nie udało. Pan młody przywoził wtedy po pierścionku. Jak przywozi pierścionek, to ma zaręczynową flaszkę. Jedną? Jedną. A jak ktoś ma mocną głowę i potrzebuje jedną na przykład flaszeczkę, trzy. Jedną flaszeczkę
Ale jak jedna flaszeczka, to na jedną nogę, a na drugą? A na drugą pani młode stawia. No to na dwie nogi. A jak żeby nie być kulawym. No, wtedy pani młode idzie do baryku, czy gdzie, dostaje i stawia na stół, następną. I wtedy już, jak pierścionek jest zaręczynowy, pyta się pan młody, czy tam Krysia, Jola, Jenia i tak dalej, dałem przykład, czy wyjdzie za mnie za mąż. Ona patrzy na mamę, pan młody idzie do mamy jej i całuje. I całuje w rękę, daje kwiaty dla mamy. Dla teściowej? Co? Dla teściowej? Dla teściowej. Ale dla teściowej podobno kwiaty się daje dopiero po śmierci. Nie. Nie, wcześniej można? Co? Można wcześniej? Wcześniej. Jak przed pierścionkiem. A jak nie ma mamy już? To dla siostry. A jak nie ma siostry? A jak nie ma siostry? To dla teścia. Dla teścia. Albo dla ojca. Kwiaty daje się. Dla ojca. I wtedy daje się kwiaty. Dla ojca się kwiatów nie daje, tylko flachę się z nim pije. Albo wiśniówkę. Albo wiśniówkę. Kurde, dobre to. I wtedy, jak mama pozwoli, powie tak, pozwalam wyjść córce za mąż za ciebie. I po imieniu mówi. I całuje pan młody w rękę mamę. Policzki całuje. No właśnie, mamę. Nie ma, to po prostu córka, nie córka, po prostu ma ojca. Z ojcem po prostu ona przystawia całe te, mówię, ja tak się nazywam, to, no właśnie, my się znamy, całe te zaręczenie były, wszystko, poczekaj, nie przerywaj mi. I po prostu ja chciałem, żeby... I twoja... Przepraszam bardzo, kurwa, ty nigdy nie przeszkadzaj, kurwa. To jest temat, kurwa, normalny, a nie, kurwa, jakiś nie wiadomo co. I po prostu... Przystawiasz całe te i po prostu ja chciałem, żeby pańska córka zaszła... W ciążę. Nie w ciążę, tam od razu w ciążę. Za mąż. Wyszła tam. No wyszła. No. A nie zaszła. No i po prostu, no, pyta się córki, czy zgadza się wszystko. Ona na przykład mówi tak i po prostu, to po prostu ojciec zaprasza do stołu, to siadaj, flaszeczka. To porozmawiamy, obiad, całe te flaszeczka, na rozmowa, jak to wszystko będzie w ogóle te i po prostu... A u nas inaczej było na warmie. A to jest kurwa na wiosce. U nas inaczej było. Krowy kurwa bijecie. I powiem tak. W dupę. U nas było inaczej. U nas idzie mama pozwala, pyta się u córki, tak jak ojciec tu zaznaczył, czy chcesz wyjść za mąż? Mama do mamy, córka do mamy mówi tak, odpowiada. Mama pyta się u córki, czy podoba się tobie ten chłopak, czy nie? Jak? Wszystko. Siedzą, rozmawiają między sobą, a później, co? Jak i jak już pozwoli założyć pierścionka na paluszek dla córki, dla młodego, to wtedy już dostaje pan młody flaszkę, stawia na stół, dla ojca daje, ojciec zaprasza do stołu, prowadzi, na stole stoi jedzenie, bigos, przyciutko przyszykowany u pani młodej i wtedy one się do między sobą, para młodych i wtedy rozmawiają między sobą przy rodzicach, jeszcze a później pani młoda na spacer zaprasza pana młodego, idą tam czy później jak wiosna to do sadku sobie do stajni a tam wtedy w sadzie to buziaczka skradnie się pan młody, ale tak musi się skraść się, żeby nie widział ani tata, ani mama, ani siostra, ani brat. Bo po łypie można dostać. Bo
tak jak dobrze powiedziałeś, córka może, wtedy ma prawo pocałować córkę, jak już pierścionek założył, to tylko w ręce i w policzki. Dwie rzeczy. A resztę nie ma prawa. A wtedy jak, i wtedy przed mamą, przed ojcem i